Kochani, widzę, że już jesteśmy wszyscy. Bardzo się cieszę. Witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Adam. Byłem na pierwszych trzech turniejach eliminacyjnych. Byłem także w zeszłym roku. Niektórzy mnie pamiętają, niektórzy dzisiaj mnie poznają. Szanowni państwo, spotykamy się na finałowym turnieju wolności. Dzisiejsze spotkanie, dzisiejsze wydarzenie ma wyjątkową rangę, o czym za chwilkę się przekonacie. Ja też nie chcę przedłużać, bo sporo jeszcze emocji przed nami, a skoro jesteśmy tak pięknie ustawieni, to będziemy zaczynać. A zaczniemy wyjątkowym koncertem. Kochani, przed państwem wystąpi za chwilę wyjątkowa artystka. Ma na imię Ola i przyjechała do nas z Ukrainy. Przyjechała w marcu do Polski. Wiecie dlaczego pojawiła się w Polsce? Jest teraz tutaj i kontynuuje swoją edukację muzyczną. Jest bardzo uzdolniona. Zresztą o tym się za chwilkę przekonacie. I przygotowała dla was dwa krótkie utwory, które mam nadzieję rozgrzeją was i wprowadzą w bardzo fajny klimat. Nie będę przedłużał, zapraszam na scenę Ola Zawada Doria. Wielkie brawa! Одного разу так сталося, що Лиля так закохалася, а сонце небо і ніч. Тікала з дому за ворожу, кричала, мамі, жити не можу, без нього дихати. А що ж ти, Лиля, не робила, кому серце своє відкрила, та так себе не шанувала.
Damy tobie wody, na całe słońce i syf niemości. Na nim wypadnie niepełniamy, szalemy my wytrawy, na swoje miejsce. Dajcie dorogę, nie pytajcie, dlaczego i lubić nas, za kiedy ja zje. Bery swoje idy, wędrykie kroki, Zawada Dolia. Szanowni Państwo, to dopiero początek. Jeszcze przed nami wystąpi. Kochani, wielkie brawa, rozgrzejmy łapki, nie tylko bramkarze. Dzięki, Ola. A teraz, szanowni Państwo, przejdźmy do części oficjalnej. Zapraszam na scenę gospodarzy dzisiejszego turnieju. Zapraszam na scenę pana Marcina Romanowskiego, wiceministra sprawiedliwości. Brawa. Zapraszam na scenę gospodarza tego miejsca, pana Andrzeja Wnuka, prezydenta miasta Zamość. Zapraszam na scenę pana Jędrzeja Stęszewskiego, prezesa stowarzyszenia Wczoraj, Dzisiaj, Jutro. Najważniejsze osoby już są. Chciałbym w pierwszej kolejności przekazać głos panu ministrowi. Kilka turniejów za nami. Fantastyczne zmagania sportowe, fantastyczna walka i dzisiaj widzimy się w finale, panie ministrze. Tak jest i fantastyczna organizacja, moi drodzy, to dzięki stowarzyszeniu Wczoraj, Dzisiaj, Jutro, ale przede wszystkim dziękuję wam, że dotarliście do wielkiego finału w Zamościu. Za wami eliminacje, dużo dobrych emocji, dużo wysiłku, dużo rywalizacji, fair play i tego wam życzę dzisiaj, żebyście grali, żebyście wygrywali, żebyście pokonywali wasze słabości. Ta gra indywidualna i zespołowa, żeby tworzyła tę jedną wielką całość, żebyście pokazali się tutaj z jak najlepszej strony. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy, panie ministrze. Teraz proszę o zabranie głosu prezydenta miasta Zamość, panie Andrzeju. Dzień dobry, witam was wszystkich, 20 drużyn, najlepszych drużyn, z ponad 100, z tego co pan minister mi mówił, ponad 100 drużyn wystartowało w eliminacjach. Dzisiaj w turnieju finałowym widzimy 20 najlepsze drużyny, jakie były w tych eliminacjach. Bardzo serdecznie witam was w Zamościu, cieszę się, że jesteście tutaj z nami na naszych obiektach. I też chciałem podziękować, tutaj jest z nami pani Ola Kasprzak, która z ramienia Hetmana Zamość nadzorowała organizację tego turnieju. Moi drodzy, to są boiska treningowe Hetmana między innymi. Mam nadzieję, że większość z was tutaj trenuje i będzie trenować. Chciałbym, żebyście w dorosłym życiu, w przyszłości
na tych boiskach, czy też na lepszych boiskach, oczywiście w ekstraklasie, być może tak jak nasi idole gdzieś tam w ligach europejskich trenowali, ale przede wszystkim, żebyście dobrze się bawili tą grą, bo to w tym wieku to chyba najważniejsze. Także dobrej zabawy Wam życzę, dużo radości dzisiaj, no, pogoda na pewno będzie i wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego w Zamościu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panie Prezydencie. Jędrzej, jak widzisz te uśmiechnięte, radosne buzie kilkuset dzieci, co czujesz jako prezes stowarzyszenia, dzięki któremu ta impreza się odbywa? Czy impreza także dzięki nam, bo bez miast gospodarzy, pana ministra, tych imprez by nie było, ale oczywiście się niesamowicie cieszymy. No i myślę, że te turnieje mają dać wam, dzieciom, młodzieży, namiastkę gry w wielkich imprezach piłkarskich. Pewnie będą waszym udziałem te imprezy w najbliższym czasie. Życzymy wam świetnej zabawy, tak jak pan minister powiedział, atmosfery fair play, gry na wielkich stadionach, jak powiedział pan prezydent. No i oczywiście bezpiecznej gry. Dzisiaj piękna, wczesno-jesienna pogoda. Chyba nie powinno padać po raz pierwszy podczas turnieju piłkarskich, turnieju wolności. Dzisiaj wielki finał, świetnej zabawy i znakomitej rywalizacji. Dziękujemy bardzo serdecznie. Kochani, doskonale wiecie już także z turniejów eliminacyjnych, że ten turniej ma nie tylko krzewić was te postawy fair play, postawy sportowe, ale także patriotyczne, aby podnieść rangę i zaznaczyć, jak ważny dla nas i dla was jest ten turniej. Proszę teraz wszystkich, drodzy zawodnicy, rodzice i trenerzy, o wyprostowanie sylwetki, o baczność. I teraz zapraszam wszystkich państwa do hymnu. Bardzo wielkie brawa dla was. Teraz zaproszę na scenę wspaniałe pomocniczki, które będą pomagać w wyjątkowym teraz elemencie naszej ceremonii otwarcia, ponieważ mamy przygotowane dla was pakiety. Pakiety startowe. Jak sama nazwa mówi, w tych pakietach macie wszystko, co pozwoli wam bardzo dobrze zacząć turniej. Macie m.in. wodę, baton, owoc, a także wyjątkową niespodziankę w środku. Przekonacie się niedługo sami. I także na początku każdy z was i każda z was dostanie medal za uczestnictwo. Już na samym początku, ponieważ przeszliście wyjątkową, długą drogę, żeby się tu znaleźć, więc już teraz chcemy was nagrodzić. A oczywiście dla najlepszych drużyn, dla zwycięzców mamy wspaniałe puchary i medale, które właśnie sędziowie zasłaniają, ale to też będzie niespodzianka. Zobaczycie je później, ale teraz każdy dostanie coś od nas. Kochani, zapraszam pierwszą drużynę tutaj od mojej prawej. Chodźcie szybciutko na scenę. Thank you.
każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, medal i dyplom od pana prezesa. Jak już wszystko mamy, stajemy do wspólnego zdjęcia. Uwaga, chwila dla fotoreporterów. Dziękujemy. Wracajcie na swoje miejsce. Wielkie brawa dla kolegów. I już zapraszamy kolejną drużynę. Chodźcie do nas.